jest wyjątkowy wieczór. Zaczynamy Triduum Paschalne. Ewangelia prowadzi nas do wieczornika. Przeżywamy niejako to wszystko, co tam się działo, począwszy od zdrady Judasza. Potem widzimy postawę Pana Jezusa, pełną służbę, miewającą uczniom nogi. W końcu będziemy świadkami, jak podaruje nam siebie pod postacią chleba jako swoje ciało i wina jako swojej krwi. A żeby to mogło być nie tylko na ten raz ostatniej wieczerzy, ustanowi sakrament kapłaństwa, aby jego uczniowie, a potem ich następcy mogli do końca czasów, do ponownego przyjścia Pana Jezusa, ten sakrament sprawować, aby mógł z nami pozostać, aby mógł z nami dzielić naszą historię życia, nasz los, nasze doświadczenie, to wszystko, co stanowi o naszym bycie. Jak ktoś powiedział, od tamtego momentu, kiedy Jezus położył na stole chleb i ustanowił go swoim ciałem, a wino przemienił w swoją krew, zaczęło się wieczne teraz Chrystusa. Ta Eucharystia trwa. I Pan Jezus trwa. I Jego obecność trwa. I On również dzisiaj, za moment, znajdzie się na tym ołtarzu i zaprosi nas do siebie, byśmy przyjęli Jego w Komunii Świętej, byśmy się z Nim zjednoczyli. Scott Hahn, jeden z nawróconych na katolicyzm teologów protestanckich, powiedział kiedyś: kiedy spożywasz jedzenie, ono staje się częścią twojego ciała. Ono buduje twoje ciało. Ale kiedy spożywasz Eucharystię, to ona staje się częścią, to ona nie staje się częścią ciebie. Ale to ty stajesz się tym, co spożywasz. Ty stajesz się ciałem Chrystusa, czyli Kościołem. Czy naprawdę potrafimy sobie uświadomić, co Chrystus dla nas uczynił, dając nam Eucharystię i kapłaństwo? W jakiś sposób, przyjmując Komunię Świętą, stajemy się żywą monstrancją. Stajemy się tym tabernakulum, robiąc miejsce Chrystusowi w naszym sercu. On tak bardzo uniżył się, że jest gotów wstąpić w nas niegodnych. W nas, którzy na to w żaden sposób nie możemy zasłużyć. On nam wysłużył to za chwilę, Wielki Piątek, swoim cierpieniem, swoją męką, swoim umieraniem na krzyżu, a potem swoim zmartwychwstaniem. Dzisiaj rozpoczynamy to uroczyste Triduum, w którym te tajemnice męki Pańskiej będziemy przeżywać. Ale najbliżsi, czy współczesny człowiek potrafi zbliżyć się do tych tajemnic? Czy świat, w którym żyjemy, potrafi jeszcze zachwycić się Eucharystią, Chrystusem? Czy przed tą Eucharystią potrafimy zgiąć nasze kolana,
uniżyć się przed naszym Bogiem? Czy potrafimy w jakiś sposób doświadczyć, przeżyć tę wielką tajemnicę? Wydaje się, że świat, w którym żyjemy, został w jakiś sposób, może i przy naszym udziale, bardziej czy mniej świadomym, otarty z tego sakrum. Pamiętam, był rok 2001, w kwietniu, krótko po Wielkanocy. Głosiłem wtedy rekolekcję dla naszych księży we Francji i po rekolekcjach zatrzymałem się na jeden dzień w Paryżu, a tam jeden z naszych współbraci zaprosił mnie na taką wycieczkę do katedry Notre Dame. To było 18 lat przed pożarem katedry. Oczywiście kto był, to zna to miejsce. Przepiękna budowla. Wszystkie właściwie tajemnice wiary zawarte w witrażach. Ta katedra niejako przemawiała przez swoje mury tym wszystkim, co łączyło się z historią katolicyzmu na tej ziemi. Ale trzeba postawić akcent na historię. Bo kiedy żeśmy weszli, wydawało mi się, że wchodzę do muzeum. Kolega zatrzymał się przy kropielnicy i powiada: popatrz, czy widzisz te tablice? To nie były zabytkowe tablice, to na kawałku kartonu ktoś narysował, jak należy użyć kropielnicy. Że tam jest woda święcona, że należy zamoczyć palce i jak robi się znak krzyża. To było dokładnie narysowane. I mówi do mnie: popatrz, w sercu Europy ludzie już tego znaku w wielu przypadkach nie znają. A potem, kiedyśmy przechodzili, żeby kontemplować to, co katedra przedstawiała, ja widziałem mnóstwo ludzi, którzy byli w muzeum. Oni nie byli w katedrze. I z tej wizyty, z tego nawiedzenia tej świątyni, pozostał we mnie właśnie jakiś taki smutek. Co się stało, że takie miejsce, tak święte, zostało w taki sposób przez ludzi potraktowane? Później, kiedy był pożar, jakaś myśl przyszła, że z jednej strony, no, coś Pan Bóg jakby zabiera, ale potem jakaś radość, że przyszli Francuzi spontanicznie i że modlili się. To było jak dla nich bardzo dużo. Kto zna Francję, to wie. Później minęło parę lat. Przyszedł czas, kiedy znowu wróciła katedra. Mianowicie w 1989 roku, wcześniej trochę, prezydent Francji, François Mitterrand, postawił na takim przecięciu, jak się idzie od Louvru, blisko centrum Paryża, ogromny łuk de la Défense. Łuk, który właściwie jest takim ogromnym kwadratem. Można to zobaczyć na internecie. Ogromny kwadrat. To ma być łuk, który oddaje hołd rozumowi ludzkiemu, geniuszowi ludzkiemu, wielkości człowieka. Bo powstał w 200. rocznicę wybuchu rewolucji francuskiej. Jak mówią przewodnicy, którzy oprowadzają po Paryżu, w tym łuku zmieściłaby się cała katedra Notre Dame,
że przed pożarem, z wieżami, z iglicami, Bóg jest tak wysoki i tak szeroki. Katedra. George Schneider napisał, patrząc na katedrę i patrząc na ten łuk, kwadrat, napisał taki esej pod tytułem Katedra i kwadrat. Na polski to tłumaczą sześcian, chociaż to nie jest sześcian, bo to jest faktycznie kształt kwadratu, ale w polskim tłumaczeniu to jest katedra i sześcian. I Michael zastanawia się w tym esaju. Mówi, mamy dwie wspaniałe budowle w tym samym mieście. Ale postawię pytanie, co jest bardziej potrzebny człowiekowi, gdy idzie jego prawa? Łuk czy katedra? Co bardziej zadba o demokrację w tym kraju? Łuk czy katedra? Co jest bardziej ludzkie? Łuk czy katedra? I odpowiedź jest jedna. Katedra jest czymś, łuk jest czymś bardzo martwym. Bardzo takim, no, pozostającym tylko zewnętrznym znakiem. Katedra zawiera sakrum. W katedrze jest coś więcej niż tylko mury, wieże, wspaniałe witraże. Katedra jest człowiekowi bardziej potrzebna. Niestety najmniejszy ten świat, w którym żyjemy, dzisiaj buduje więcej tych cudzysłów, to wkładam, łuków, tych miejsc wielkości człowieka. Katedry próbuje się skrywać, ukrywać. Często nawet architektura współczesnych katedr bardzo odchodzi od klasycznej katedry. W zewnątrz widać jakiś blok, nawet krzyża nie za nadto się eksponuje. Trzeba tylko się naszukać, żeby katedrę znaleźć w niektórych miastach współczesnych. No tam coś jest. Chciałem iść do środka. Nie wiem, czy to jest sala koncertowa, czy sala widowiskowa. No nie, jest katedra. Pan Jezus gdzieś za ścianą schowany. Katedra na tysiące miejsc i kaplica adoracji na 6 krzesełek. Współczesna katedra. W Berlinie, w centrum Berlina stał kościół świętego Piotra. Najstarszy kościół, który mieli Niemcy, stał 8 wieków. No, uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej już w 1945 roku. A w 1964 roku w NRD zburzono resztę ruin, które tam zostały. Na miejscu tego kościoła w 2019 roku powstał House of One, Dom Jedności. Piękna idea. Każda część tego domu oddana innej grupie monoteistycznych ludzi, którzy wierzą w jednego Boga, a więc jest część dla chrześcijan, tam akurat reprezentowanych przez luteranów, jest część, którą mają Żydzi, jest synagoga, jest część, którą mają muzułmanie. Jest jeszcze czwarta część dla ateistów i agnostyków. Mają tam być prelekcje, mają być spotkania, mają dyskusje, mają być sympozja. Można na internecie zobaczyć szerokie plany. No i przedstawiciele tych trzech religii w swoich strojach, siedzący z uśmiechem za stołem. A co łam? Ale gdzie jest jeden Bóg w tej jedności? Gdzie jest Chrystus? Gdzie jest tajemnica jedynego Boga? Zaginęła. Symbol. Tam, gdzie stał kościół Piotra, ta
tam teraz stoi coś, co nazywa się domem jedności. Świat idzie w takim kierunku na nic. Dlatego starajmy się dziękować dzisiaj Bogu, naszej adoracji, w tej mszy świętej, że jeszcze mamy ten Kościół, że jeszcze jest msza święta, że jeszcze jest adoracja, że jeszcze są w końcu księża, którzy mogą tego Jezusa na ołtarz sprowadzić. Dziękujmy za to. Powołań jest coraz mniej. W naszym seminarium mamy w tej chwili tylko 11 kleryków. Gdzie ich posłać? Stoimy przed dramatem zamykania niektórych naszych parafii chrystusowców, również w Ameryce, w Kanadzie. Nie ma ludzi. Starzejemy się. Młodych się nie doczekamy. Jak będzie wyglądał Kościół za lat 10, 20? Czy będzie komu celebrować Wielki Czwartek? Prośmy Pana Jezusa, by nas nie zostawił. On może uczynić cud. I dziękujmy za to, co mamy. Wielki Czwartek będzie takim wielkim dziękczynieniem, ale też świadomością, że świat się zmienia i co niektórzy próbują coś skończyć, ale to, co dają w zamian, daleki jest od naszych wierzeń. Stały się jak niedźwiedź przewodza, a odzywa brzmiący przykazanie. Siada wszelką wiedzę i wiarę taką, iż ten góry przenosi, lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym. Przykazanie nowe daje wam, byście się wzajemnie rozdał Bogiem całą swoją majętność, a ciało swe wystawił na spalenie. Lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. Nigdy bym rozdał Bogim całą swą majętność, a ciało swe wystawił na spalenie. Lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. Miłość nie unosi się pychą, ale jest pokorna.
Przykazanie nowe.